Mieliśmy już jedną lekcję bardzo podobną do tej. Poznaliśmy prawa działań dla potęg o wykładnikach całkowitych. Teraz poznamy prawa działań dla potęg o wykładnikach wymiernych i tutaj mała niespodzianka, te prawa są zupełnie takie same. W przyszłej lekcji będziemy korzystali z tych praw e, w takich troszeczkę trudniejszych przykładach niż te, które zrobię tutaj. E, no i uważam, że te prawa warto sobie przypomnieć. Zrobią to bardzo szybko. Dla dowolnych liczb wymiernych X y, i Y to właśnie będą nasze potęgi. Zachodzą. Następujące równości. Pierwsza równość. Jeśli element np. 2 podniosę do potęgi 1 drugiej razy 2 do 1 trzeciej, to jest to samo co 2 do potęgi 1 druga plus 1 trzecia. 1 druga plus 1 trzecia to 5 szóstych i otrzymujemy 2 do potęgi 5 szóstych. Drugie prawo, jeśli dzielimy jakiś element. 2 do potęgi 1 drugiej przez 2 do potęgi 1 trzeciej. Widzimy, że znowu musimy mieć te same podstawy. To jest to samo co 2 do potęgi 1 drugiej minus 1 trzecia. I to jest 2 do 1 szóstej. Trzecie prawo, jeśli potęgę podnosimy do drugiej potęgi, tak? Czyli będziemy, znaczy do innej potęgi. E, będziemy mieli 2 do potęgi 1, 2. Jeśli ten element podniesiemy sobie jeszcze do potęgi 1, 3, to mamy zupełnie tak samo. Te potęgi mnożymy i będziemy mieli 2 do 1, 6. Czwarte prawo. Jeśli mamy, no zrobię to na bardzo prostym przykładzie. Jeśli będziemy mieli 2 no razy 3, mnożę dwa elementy przez siebie i to podnoszę do potęgi 1, 2 no to to prawo mówi nam, że będziemy mieli 2 do potęgi 1 drugiej razy 3 do potęgi 1 drugiej. I yy, to jest właśnie to prawo, czyli wrzucamy potęgę do pierwszego elementu oraz do drugiego elementu. Czyli tak samo zrobiliśmy tutaj. Mamy 2 do 1 drugiej razy 3 yy, do 1 drugiej. To jest czwarte prawo. No i ostatnie. Jeśli Mamy coś takiego, 2 trzecie do potęgi 1, 2, czyli dzielę przez siebie dwie liczby i podnoszę ten nawias, to dzielenie do potęgi 1, 2, to jest to samo, tak jakbym zapisał 2 do potęgi 1, 2 przez 3 do potęgi 1, 2. A popatrzmy, 2 trzecie do potęgi 1 drugiej moglibyśmy zapisać w ten sposób, tak? że to jest pierwiastek z dwóch trzecich. A my wiemy dokładnie sprawa działa na pierwiastkach, że to jest pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z trzech. I to dokładnie samo, to samo jest dokładnie zapisane tutaj powyżej. 2 do 1 drugiej to pierwiastek z dwóch, 3 do 1 drugiej to pierwiastek z trzech. I widzimy, że mamy dokładnie to samo, czyli potęgi mają ścisły związek z pierwiastkami. No to była taka bardzo krótka lekcja, która przypomina te wszystkie prawa i w kolejnej lekcji zrobimy sobie więcej przykładów, ale to będą już troszeczkę trudniejsze przykłady, będziemy musieli troszeczkę pomyśleć i pokombinować, ale ta kolejna lekcja również będzie prosta, no bo to wszystko jest takie proste, to widać, wystarczy zrozumieć na bardzo prostych przykładach, żeby przejść do troszeczkę trudniejszych i nagle wszystko staje się łatwiejsze.